Dzień dobry kochani, witam Was w nowym vlogu, w którym jak zwykle będzie dużo jedzonka. Pokażę Wam też wiosenny spacer w wyjątkowym miejscu, które warto odwiedzić, jeżeli jesteście w pobliżu Warszawy. No i będzie też dużo domowych treści. Będziemy między innymi też wywabiać plamy przy pomocy nowego odplamiacza, także zapraszam. Witam kochani, mamy dzisiaj już czwartek, ale tego vloga miałam nagrywać właściwie od poniedziałku. W poniedziałek jeszcze były, słuchajcie, święta wielkanocne, także my wszystko dojadaliśmy. We wtorek natomiast byliśmy na koncercie Katie Melua, przepiękny. Byłam, słuchajcie, razem z Kamankiem, bo my jesteśmy znani z tego, że lubimy słuchać właśnie takich rzewnych nutek. Nawet czasem Kamanek bardziej takie melancholijne nuty lubi. Koncert był, słuchajcie, na Torwarze i ja uważam, że tam koncerty wypadają naprawdę fajnie. Hala nie jest taka bardzo duża i nie ma dużego echa. Bardzo było fajne też nagłośnienie właśnie. Był dobry stosunek właśnie nagłośnienia i było słuchać artystkę, i było słuchać instrumenty. No, niesamowite przeżycie. Będziemy, słuchajcie, w tym roku się starać pójść na jak najwięcej takich wydarzeń kulturalnych, koncertowych. Mamy jeszcze jeden właśnie zaplanowany koncert we wrześniu. Koncert ten będzie już na stadionie i się zastanawiam, jak tam właśnie będzie z tym dźwiękiem. Zobaczymy. Wczoraj, słuchajcie, była środa i wczoraj mieliśmy taki totalny dzień chillu. Obejrzeliśmy sobie serial, obejrzeliśmy sobie film, zjedliśmy dobre jedzonko i totalnie niczym się nie przejmowaliśmy. Wczoraj też taka była średniawa pogoda. Dzisiaj, słuchajcie, już wyszło słońce, więc odzywam się do Was z tej okazji. Słuchajcie, mam taki bardziej wiosenny outfitik, który zaraz Wam pokażę w lustrze. Dzisiaj mam na sobie ten sweterek z H&M'a, który jest po prostu starusieńki i który niestety zebrał kilka plamek, które będę chciała wywabić. Mam na sobie też taką koszulkę z krótkim rękawkiem, ona również jest H&M'a. Może, słuchajcie, jakość tego swetra nie jest najlepsza i najwyższa, ale ja go bardzo, bardzo lubię i noszę go naprawdę non-stop. Do tego oczywiście mam jeansy, pasek i na głowie wstążka i wszystko zyskuje jakiegoś takiego bardziej wiosennego wymiaru. Mamy, słuchajcie, już dzisiaj na dworze 17 stopni, a ja widzę, że już się coś tutaj podrapałam, ciapnęłam i już mam plamę. To jest właśnie moja skóra. Już się zaczyna, słuchajcie, ten sezon ogródkowy, więc chyba wezmę sobie na chwilę książkę, wyjdę na ogródek, posiedzę sobie, może zrobię jakąś herbatę, zanim się zabiorę na obiad. Okazuje się, że dzisiaj na obiad mamy gości, że będę się zabierać za robienie spaghetti z tofu, takie a la bolognese, ale z tofu. I teraz czytam taką książkę Brian Tracy, Przemiana. Jak sprawić, by reszta twojego życia była jeszcze lepsza? To jest książka, która ma tutaj miejsce na ćwiczenia, można po niej pisać. Że biorę długopis, biorę też swój notatnik, bo ostatnio też lubię sobie zapisywać swoje myśli. Jakoś tak niesamowicie mnie to odpręża. Zabieram do ogródka to, a potem będę gotować właśnie spaghetti tego przepisu z książki Sirt, tej niebieskiej. Czwartki to są takie dni, kiedy ja rzeczywiście lubię sobie poszukać jakiegoś fajnego przepisu, żeby ugościć fajnie rodziców. Także tym razem padło właśnie to spaghetti z książki Sirt. W ogóle bardzo Wam polecam tą książkę, bo wiele ciekawych składników wprowadziłam w życie, odkąd z niej korzystam. No i oczywiście kawka musiała też wlecieć i słuchajcie, kawka na tarasie. W końcu się zrobiło ciepło. Dzień dobry, moi drodzy, mamy piątek, ja witam się z Wami z pralni. Wrzucać pranie do pralki i zobaczymy, czy ten odplamiacz da radę. Psiknęłam miejscowo na plamy z dwóch stron. Zostawia się to na 5 minut i potem normalnie się nastawia pranie. Dobra, kochani, odzywam się do Was już w drugiej stronie i właśnie idzie Kamanek. Powinno wyjąć pranie, ale chcemy jeszcze szybko skoczyć do sklepu ogrodniczego. Ja się ubieram, jest niesamowicie dzisiaj cieplutko, więc włożę tylko bezrękawnik, czapkę z daszkiem i jedziemy. Jednak słuchajcie, Kamanek ma jakiegoś nagłego kola, więc nie możemy teraz wyskoczyć. Idealnie, żeby wstawić pranie. I mam tutaj, słuchajcie, moją jeansową różową kurteczkę. Uwielbiam ją. Noszę ją wiosną i latem. Ale słuchajcie, ona ma tutaj takie plamki. Więc te plamki też będę sobie wywabiać. To powinno sobie poleżeć chwilkę. Wstawiam pranie. Na końcu wrzucę tą kurtkę. Zobaczymy, czy się dobrał ten sweterek. Wygląda na to, że słuchajcie, chyba tu była ta plama. Jakie pozostałość, coś tam widzę. Tutaj. Jeszcze trochę ta plamka jest. Myślę, że by się jeszcze jedno takie pranko przydało. Zobaczymy przy następnym praniu, czy to zejdzie całkowicie. Bo to jest chyba plama, słuchajcie, od kawy. Kiedyś tak mi się wydaje, że wsadziłam sobie rękaw w kawę. Kupiliśmy jabłonek. Migdałek. Migdałek? Tam, no. Ja myślałam, że to jest rajska jabłoń. Nie. O, jeszcze piękno. Musimy kupić tam liście.
wiśnie jeszcze. Tą taką zwisającą. Nie ma czegoś takiego jak za mały samochód. Słyszałeś, panią? A ja sobie wzięłam goździki. Jakieś liczne. Będą do donic. Dzień dobry, kochani. Mam dzisiaj już sobotkę. Wczoraj jeszcze, słuchajcie, zaliczyliśmy pierwszego w sezonie grilla. Sąsiedzi nas spontanicznie zaprosili. Ja potem jeszcze pojechałam do mamy. Kamil pojechał na siatkówkę. Piąteczek nam się całkiem fajnie zaczął. I dzisiaj, słuchajcie, jest pogoda po prostu pod psem. Od rana leje. Wczoraj było ładne słońce. Dzisiaj pada. Równowaga w przyrodzie musi być. Ale umówiłam się, słuchajcie, z Kasią na spacer, na kawkę. Mamy 11:16. Jesteśmy umówione na 12:00. Ja mam jeszcze chwilkę, więc myślę, że sobie siądę chwilkę i pomontuję. Może zanim wyjdę, to jeszcze wam powiem, co mam na sobie. Sweterek ciepły, bo dzisiaj jest tylko 10 stopni. A mam zamiar ubrać taką cieniutką kurteczkę. Kolczyki, kółka. Taki zwykły t-shirt. Moje ulubione. Mam jeans. Taki basicowy outfit na sobotni spacerek. Już nie mogę się doczekać tych bardziej wiosennych stylóweczek. Parę rzeczy mi do tej wiosennej garderoby pasuje. Najchętniej opolowałabym je w ogóle w lumpie albo na vintage. Zobaczymy, jak mi się to uda. Wróciłam z kawki i Kamanek wrócił też z zakupów i kupił, słuchajcie, takie ciasteczka. Także będziemy robić test na żywo, tylko sobie kawę zrobię jeszcze do tego. Wróciłam z kawki, teraz będę się dać do drugiej kawki, a może sobie zrobię jakąś bezkofeinową. Ciasteczka powinny mieć jakiś taki karmel w środku, ja uwielbiam takie rzeczy, także sobie zrobimy testing. Otwieramy! Trochę taki jeżyk. Pyszno. Bardzo podobnie do jeżyku smakuje. Chociaż tam na obrazku jest, że w środku karmel jest płynny. On jest rzeczywiście tutaj trochę taki ciągnący się, ale trochę tak jakby zastygnięty Snickers. Nie podchodzę tam do kanapy, bo tam leży Kamanek. Kamanek sobie robi 3-dniową głodówkę, dopiero jutro kończy. Więc nie będę go tam upachnieć tym. To jest dobry chłop. Sam głoduje, a jeszcze tobie przyniesie coś ze sklepu. Dobry chłop mi się trafił. Wieczorem zabrałam się za pieczenie chleba, ale przed oczywiście jeszcze szklanka wody. Pamiętajcie, kochani, o nawodnieniu. To już jest mój cotygodniowy rytuał. Dokarmiam zakwas na chleb, przekładam do świeżego słoiczka i odstawiam w ciepłe miejsce. Na kolację miałam ochotę na coś lekkiego, więc zrobiłam sobie takie hamburgerki z cukinii. Położyłam na cukinię plasterki mozzarella light, do tego zioła. Przykryłam i siup do grilla. Pokroiłam jeszcze trochę warzyw na meal prep, żeby mieć co snakować w ciągu kolejnych dni. No i słuchajcie, te cukinienki naprawdę wyszły fajnie. Myślałam, że to się uda, ale serek się fajnie ciągnął. Była to taka leciutka kolacja. Na niedzielkę zaczęłam sobie od szklanki wody i od szybkiego montażu. Lubię ten czas w niedzielę rano, kiedy jeszcze wszyscy śpią. Ale jak już Kamanek się obudził, to zrobił nam śniadanko. Był to kamankowy. Pierwszy posiłek od prawie 4 dni. 3,5. 85 godzin. Trzeba się z tego. Nie mogę się doczekać. Trzeba delikatnie z tego wychodzić i też nie mogę zejść nie wiadomo ile, więc. Ale czuję się... Znaczy nie czuję się... Najlepsze jest to, że gdyby teraz nie dotykał jedzenia na live, nie czułbym się jakoś głodny. Teraz mi mózg podpowiada, to rano jak wstałem, nie czułem się głodny. Jak się przeboleje taki największy kryzys podczas drugiego dnia, no i trzeciego, w sumie pierwsza połówka trzeciego dnia, no to potem już jest jakoś leci, nie? Trochę siulki. Pierwszy kęs. No i co? Ojejku, jaki dobry. Chciałam się rzucić na więcej. A ile są gotweczek? 4. Głównie ja to będę jadł teraz sobie w ogóle coś rozruszać. Bardziej intensywne są smaki, jak się po głodówce. Brakowało mi tego. A ja nie robiłem tego głównie z tego. Z aspektów jakoś utraty wagi. To trzeba też cały czas ćwiczyć, no ja też poza wczoraj, codziennie też miałem jakąś aktywność fizyczną, żeby nie spalało mięśni, ale bardziej, żeby się oczyścić. Czuję się dużo lepiej i widzę w ogóle po cerze, że mi się znacznie poprawiło. Dzień dobry, moi drodzy. Witam się z wami już face to face. Wyruszamy, słuchajcie, na... Zobacz, Kamanek, niebieskie niebo. Ruszamy na spacer i idziemy, słuchajcie, do Powsina. Powinny już pięknie kwitnąć magnolie. To było moje marzenie na ten weekend i idziemy, słuchajcie, to marzenie spełnić. Mam nadzieję, że nie będzie padać, nie zapowiada się. W pogodzie było napisane, że będzie słońce za chmurką. Na razie są głównie chmury, ale kto wie, to jest 30 km dalej, będzie, więc może tam będzie piękna, słoneczna pogoda. Zobaczymy. Już zabieramy
Was na taki wiosenny. Ogród botaniczny znajduje się niedaleko Wilanowa. Polecam tam zajrzeć wszystkim, którzy mieszkają właśnie niedaleko Warszawy. Co prawda kolejki w weekendy są naprawdę spore. Cztery dychy. Najpiękniejszy czas, żeby tam jechać, to moim zdaniem jest właśnie przełom kwietnia, maj i czerwiec, bo wtedy wszystko najpiękniej kwitnie. Stella, magnolia gwiaździsta. Ale ładna, co? No, piękne drzewko. Właśnie w akurat tym okresie, w którym my byliśmy w parku, ludzie specjalnie przyjeżdżają, słuchajcie, na pola magnolii, żeby zrobić sobie właśnie sesję w magnoliach. Jest to bardzo popularny spot. Na terenie ogrodu jest także dworek, w którym często odbywają się wystawy i został tam niedawno odrestaurowany sufit, także polecam tam wejść i zadrzeć głowę do góry. Poza tym w ogrodzie możecie spotkać florę z każdego regionu Polski. Są roślinki górskie, są roślinki typowo sadownicze. Są też niektóre roślinki bardziej orientalne. Jest też, słuchajcie, szklarnia. Idziemy w góry z nią. Także można też zobaczyć okazy, które lepiej się czują w bardziej gorących i wilgotnych klimatach, m.in. cytryny, pomarańcze, limonki i wszystkie te bardziej egzotyczne gatunki. Moim zdaniem jest tutaj przynajmniej 2-3 godzinki chodzenia, jeżeli chcecie zobaczyć wszystko, także można zrobić naprawdę fajny spacer. Jesteśmy po spacerku, słuchajcie, spacerowaliśmy ile? Równo 2 godziny. Może nie i nie obeszliśmy wszystkiego. Wyszliśmy do szklarni, ale ja natychmiast musiałam wyjść, bo było strasznie duszno. Było też kupa ludzi, więc jak chcecie się tutaj wybrać na jakąś sesję, to chyba lepiej jest w tygodniu, bo przed każdym drzewkiem z kwiatuszkami stały osoby. Ale jest przepięknie, poczułam wiosnę, jestem szczęśliwa. Także myślę, że już zabieramy się, wracamy do domu, bo jestem już też trochę głodna. Jak ci się podobało? Na ocena 1 do 10. 8. Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek i jest to poniedziałek, w którym nie chce mi się nic, także nawet nie suszyłam włosów. Taką szopę mam, jakich nie stylizuję, po prostu szaleństwo. Nie chce mi się, słuchajcie, nawet dzisiaj iść na spacer. Pieski już to czują, bo właśnie to jest nasza godzina. Ale zanim pójdę, to robię, słuchajcie, mam taki szybki lunchik. Tortille, ja je zawsze popiekam na patelni grillowej. Robię to, jak nie wiem co mam robić, a chcę coś gdzieś na szybko i chcę, żeby to było dobre. Tutaj nie mam mocy, więc muszę się takimi smaczkami doładowywać w tle. Słuchajcie, grają gotowe na wszystko. Zjem i się ruszam. Cała na różowo. Zmierzam do kuchni. Kończyłam, słuchajcie, prackę i będę się zabierać za jakiś obiad, tylko właśnie totalnie nie wiem, co dzisiaj na ten obiad. I bluza też jest niewyprasowana, to pewno. Chyba zrobię to zawsze, jak nie wiem, co robić, czyli jakąś kaszę. Tak mi się wydaje. No, na razie zrobię. Wyszło mi takie coś, sosik wyszedł super, dodałam passatę, sól, masło orzechowe i imbir, no po prostu czad. Imbir, słuchajcie, dodał takiego azjatyckiego sznytu. Udekorowałam wszystko szczypierkiem, od razu lepiej wygląda. Przecież parcja kamanka mi się trochę
ciapnęła. Ale wygląda dobrze, kolorowo. Patrzcie, co mama przywiozła ze sobą. Mama nigdy nie przyjeżdża z pustymi rękami. Wczoraj miała u siebie koleżankę i zostało jej trochę przekąsek, także zabrała ze sobą i naprawdę to wygląda super. Co to są, mamo? Babeczki z awokado? To jest taka pasta, tak? Pasta z awokado, z fety. Te, o tutaj. Z jajek. Mhm. Z fety nawet. No i tam nic się majonezu nie dodaje, to taka zdrowa, nie? A te szynki? A szynki to w środku jest ser żółty, mhm, starty, jajka starte i szczypiorek i łyżka majonezu. Będziemy też dzisiaj pracować w ogródku. Ciekawe, ile nam się uda porobić. Mamy ziemię, także... Drodzy, witam Was w środę. Spora część dnia za mną. Dzisiaj zaspałam, ale ostatnie dwa dni wstawałam sobie, czyli poniedziałek, wtorek, wstawałam sobie tak właśnie 6:30 i robiłam jeszcze rano trening. Dzisiaj niestety zaspałam, dopiero wstałam o 7:30 i musiałam od razu siąść do kompa, poczytać maile, więc trening sobie zrobiłam po spacerku z piechulkami. Dzisiaj jest po prostu okropna pogoda od rana, ściana deszczu. Teraz się trochę przyjaśniło. Mam nadzieję, że już do końca dnia nie będzie padać, ale po treningu, słuchajcie, jestem głodna. Mam obsesją ostatnio są te serki wiejskie. Kamil je chyba kupuje w Biedronce. Uwielbiam te takie z dużymi granulkami. Dodaję do nich granole, dodaję do nich owoce, dodaję do nich albo miodu, albo syrop z agawy. Taki mój comfort food. Także robimy teraz właśnie taką przekąskę. Po treningu zrobię też dla Kamanka. Kamanek słyszy, że ma na górze jakieś spotkania, więc obiad zjemy pewnie później.